to, co jest dla nas najważniejsze, jest to rozróżnienie na dwa rodzaje bakterii, mezofilne i termofilne. I tutaj też zapraszam do przeczytania postu, tam działanie napisane. Teraz będę czytać ze ściągi. Czym różnią się te bakterie? Różnią się temperaturą aktywacji i temperaturą, zakresem występowania. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają. Teraz czytam ze ściągi. Jeżeli chodzi o kultury mezofilne, to optymalna temperatura dla nich, taka jakby startowa, to jest 30 stopni Celsjusza, ale mogą pracować z różnym skutkiem od 16 do 38 stopni Celsjusza. Natomiast kultury termofilne, dla nich optymalna temperatura, to są kultury pracujące w wyższych temperaturach, na przykład tego typu kultury można używać do serafety, to 38 do 44 stopni, natomiast mogą pracować w zakresie od 30 do 50 stopni. I kultury termofilne i mezofilne można też mieszać w poszczególnych takich mieszankach kultur bakteryjnych. Dobra, teraz jak wyglądają takie kultury, bo Was to chyba wszystkich interesuje, w ogóle wszystkim mówię kultury bakteryjne, ale o, bakterie trzymasz w domu, a trzymam nawet, jak o tym nie wiem, co je mam. Tak może wyglądać taka kultura bakteryjna. Widzicie, jest w takiej fiolce. Przepraszam, kultury można kupić jakby w trzech, dostać w trzech formach. Pierwsza jest to forma płynna i takie kultury, to pomyślcie o tym trochę jak o zakwasie i rzeczywiście tak to wygląda jak zakwas. Na przykład można przygotować sobie, jeżeli macie taki starter jakiś kulturowy, taki kultur, który kupicie, to teoretycznie możecie sobie zrobić z nich taką kulturę macierzystą, jest określona procedura do tego, rozdać na przykład do słoiczków i przechowywać i później używać według zapotrzebowania, ale moim zdaniem to jest sposób trochę pracochłonny, no i trzeba jednak dbać szczególnie o tą sterylizację i tak dalej, więc jakby ja nie będę go używać, ale jak najbardziej są przepisy właśnie, chyba Ricky Carroll ma całą taką książkę, i ona właśnie bazuje na przepisach, znaczy wiele jest przepisów, gdzie właśnie używam tego startera, czyli tych jakby zrobionych przez nas, rozmnożonych kultur bakteryjnych. Druga forma, którą mam przed sobą, to są bakterie lifolizowane, czyli to są takie bakterie, które są w stanie wysuszonym, znaczy mam nadzieję, że to dobrze mówię, że są w stanie wysuszonym i bardzo szybko pochłaniają wilgoć. Sprzedawane są w takich fiolkach. Aha, i taka, tu jest nazwa jakby tego szczepu, tych bakterii. To jest kilka szczepów połączonych razem. I one mają silne właściwości, znaczy bardzo łatwo się uwadniają, czyli chłoną wodę, więc trzeba je przechowywać w szczelnym opakowaniu. Natomiast, zresztą zaraz Wam pokażę, co się z nimi robi. I trzecia forma bakterii, z którymi się nie spotkałam, są to bakterie głęboko zamrożone. Jedna uwaga, jak będziecie kupować kultury bakteryjne, to poproście sprzedawcę, naprawdę poproście, żeby Wam zaznaczył, co to jest za kultura. A jeżeli Wam nie zaznaczy, to weźcie sobie, wydrukujcie sami nazwę i przyklejcie. Bo to jest tak, kupicie te kultury, będziecie wiedzieć wszystko elegancko, co to jest i zaręczam Wam, że za 3 tygodnie nie będziecie mieć zielonego pojęcia, z czym jest ta fiolka. Będziecie na tym głowić. Czasami jest coś napisane pisakiem, flamastrem albo jest wydrukowane. Naklejcie sobie mimo wszystko jeszcze raz nalepkę, bo bardzo łatwo się ścierają te napisy i potem będziecie po prostu zachodzić w głowę i się denerwować, że nie możecie wyciągnąć odpowiedniej kultury, więc naklejamy. I druga moja propozycja jest taka, żeby wziąć sobie jakiś notesik, czy jakąś karteczkę, którą wkładamy, czy przyklejamy do książki kucharskiej, piszemy nazwę kultury i piszemy szczepy bakteryjne, jakie są w tej kulturze. To się Wam przyda, chociażby do tego, że jeżeli będziecie chcieli robić sami jakieś sery i na przykład będziecie chcieli skorzystać z brytyjskich przepisów, no to jest jakby nazwa handlowa jakiejś tej kultury, tak? Ale jeżeli będziecie chcieli wiedzieć dokładnie, co w niej jest, jakie to są szczepy, żeby porównać, to po prostu będziecie mieć taką rozpiskę i to dla Was będzie łatwiejsze, więc to taka moja rada, gorąco polecam to zrobić. Jak się przechowuje takie kultury bakterii? Jak już sobie je kupicie, to można przechowywać je, zresztą producent czy sprzedawca zawsze powinien Wam powiedzieć i też właśnie o takie informacje trzeba prosić. Przechowuje się około 2 miesiące w lodówce albo w zamrażarce przez okres około 2 lat. Ja je specjalnie jeszcze owijam w taką, wiecie, z IKEA mam taką torebkę, zip bag. To jeszcze wkładam specjalnie do takiego, o, tutaj mam taki pojemniczek. I każdą staram się osobno sobie trzymać, żeby, znaczy w osobnej torebce, więc to z takich rzeczy praktycznych. And I'll try not to feel bad. The
Cause I know I'm not the only one who never saw the Rolling Stones. I was always more a Beatles man, but I was on the phone and the prices were high, but the seats behind